Jezus, mam takie wrażenie, że bardzo by się przydało, żeby się biskupi, teraz wiem, jak to zabrzmi, bo to będzie bardziej do mnie, żeby się odchudzili. I nie chodzi mi oczywiście o gabaryty, bo tutaj sam się powinienem odchudzić, nie? Nie, chodzi mi o to, żeby się odchudzili z obowiązków. Drodzy księża biskupi, wy naprawdę nie musicie robić połowy tych rzeczy, które robicie, naprawdę nie musicie. Sprawujcie nad tym pieczę, to jasne, czuwajcie nad prawdą, czuwajcie nad tym, czy to idzie w dobrym kierunku. Oczywiście, że tak, ale nie róbcie tego wszystkiego. Nie musicie tego robić. To, czego potrzebujemy od was, my wierni, to potrzebujemy głoszonej, żywej Ewangelii i potrzebujemy sakramentów. Tego potrzebujemy. Od tego nam jesteście dani, od Pana Jezusa. Nic więcej. Nic więcej. Ale kto będziemy mieli, to mamy wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym odcinku Opium Ojca Szóstaka, tym razem poświęconemu biskupom, a konkretnie ich najważniejszemu zadaniu. Zapraszam. W odcinku tym ojciec zauważa, że w zasadzie jedyną, kluczową, fundamentalną funkcją biskupów, ich fundamentalnym zadaniem jest głoszenie nauki i udzielanie sakramentów. Bez wątpienia to, co ojciec Szóstak mówi o zadaniu biskupów, można odnieść niejako do całego Kościoła. Bo jeśli to jest główne zadanie tej wyższej hierarchii kościelnej, to jak najbardziej będzie to również głównym zadaniem w ogóle duchowieństwa. A jeśli coś jest głównym zadaniem, głównym celem duchowieństwa, no to oznacza to, że będzie to zasadniczy cel działalności struktur kościelnych. A więc dotykamy tutaj niejako no, takiego kluczowego, fundamentalnego pytania, o co chodzi w działalności całego duchowieństwa w Kościele. Ojciec Szóstak w swoim materiale mówi o tym, że biskupi, a więc przez analogię wszystkie osoby duchowne, że biskupi zajmują się tysiącem różnych spraw, przede wszystkim mówi o sprawach organizacyjnych, a nie zajmują się tym najbardziej, czy najmniej zajmują się zbyt mało, zajmują się tym kluczowym elementem, czyli nauczaniem i udzielaniem sakramentów. I myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. W ogóle ten odcinek Opium uważam za jeden z tych bardziej udanych, co nie oznacza, że nie mam mu nic do zarzucenia. Teraz trochę konkretniej. Z tym faktem, że biskupi i duchowieństwo w ogóle zajmują się innymi rzeczami zbyt wiele, a zbyt mało tym, co najważniejsze, z tym spostrzeżeniem w pełni się zgadzam. Natomiast myślę, że ciekawe jest, dlaczego tak się dzieje. I tutaj chcę zaproponować rozwiązanie, chcę zaproponować przyczynę, która uważam, że jest tą przyczyną, która w dużej mierze sprawia, że tak jest, jak właśnie ojciec Szóstak mówi. Być może nie jest to jedyna przyczyna, jednak uważam, że jest to jedna z tych ważniejszych przyczyn i postaram się przekonać, że tak właśnie jest. I jak najbardziej zapraszam w tej kwestii do dyskusji. Dlaczego w nauczaniu Kościoła dzisiaj, czy dlaczego w życiu Kościoła dzisiaj nauczanie i udzielanie sakramentów nie stoi w samym centrum? Dlaczego biskupi i kapłani zajmują się w ogromnej większości, poświęcają swój czas na coś innego niż na te kluczowe funkcje, na te kluczowe zadania? Otóż uważam, że dlatego, że sami nie są przepełnieni nauką Pana Jezusa, że sami nie przesiąkli tą nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa. A dlaczego sami tą nauką nie przesiąkli? Moim zdaniem dlatego, że poznali, czy przekazano im tylko tą ocenzurowaną wersję tej nauki, która nie jest wystarczająco atrakcyjna, która nie jest wystarczająco przekonywująca, która nie jest wystarczająco pełna, aby całego człowieka przepełnić, porwać i uczynić go alter Christus, drugim Chrystusem, tym, który będzie szedł i przekazywał i naukę, i łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc to, o czym ojciec Szóstak mówi, nauka i sakramenty. Skąd taka teza, że duchowieństwo nie przesiąkło w sposób wystarczający tą nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa, że nie poznali jej w stopniu
wystarczającym, nie tylko w sensie takim, że o, nie, jakby nie poznali wystarczająco dużo, tylko w tym sensie, że poznali ją w pewnej ocenzurowanej wersji. Czegoż to tam brakuje w tej, powiedzmy, takiej oficjalnej teologii Kościoła dzisiaj. Spójrzmy na nauczanie współczesnej hierarchii Kościoła, spójrzmy na przeciętne kazanie księdza, czy to zwykłego księdza proboszcza, czy rektora seminarium, czy to biskupa. Czy w tym kazaniu jest aspekt nadprzyrodzony? To jest moim zdaniem w tej chwili kluczowe pytanie. Czy w tym kazaniu w sposób wystarczający jest pokazane to, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, czyli że ono przerasta naszą naturę? To, co w nauczaniu Pana Jezusa jest momentem, aspektem absolutnie kluczowym i fundamentalnym. To, że my sami nic uczynić nie możemy, to, że my, aby wejść do nieba, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa. To, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To, co święty Piotr mówi, co święty Piotr ma na myśli, gdy mówi o tym, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. To, co święty Paweł ma na myśli, gdy mówi o tym, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, że jesteśmy członkami Chrystusa. On jest głową mistycznego ciała, On jest tą głową, my jesteśmy Jego członkami. A więc wszczepienie w Chrystusa, coś, co nie jest po prostu naszą naturalną doskonałością. To jest poziom, którego nie możemy tak po prostu osiągnąć. Poprzez pracę nad cnotami, rozwijanie rozumu i woli nie osiągniemy po prostu wszczepienia w Chrystusa. Nie osiągniemy uczestnictwa w boskiej natury. Drugi list świętego Piotra 1,4. Nie osiągniemy tego, że staniemy się członkami Chrystusa. A bez tego nie można wejść do nieba, bowiem tylko Chrystus jest tą bramą, która prowadzi do nieba. On jest drogą, prawdą i życiem. Wszyscy, którzy przychodzą poza Nim, są jako zbójcy. On jest jedynym, Jego imię jest jedynym, w którym możemy osiągnąć zbawienie. Tylko poprzez wszczepienie w Chrystusa. Ten nadprzyrodzony aspekt naszej wiary, nadprzyrodzoność naszego powołania, czyli nadprzyrodzoność, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, czyli nadprzyrodzoność oznacza, że nasze powołanie przerasta naszą naturę, że poprzez naturalny rozwój naszej natury nie osiągniemy nieba, że potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy daru od Pana Boga, potrzebujemy łaski od Pana Boga, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, czyli potrzebujemy łaski uświęcającej. Ten nadprzyrodzony aspekt teologii katolickiej moim zdaniem jest w obecnej teologii praktycznie zapomniany. I dotyczy to zarówno uniwersytetów katolickich, dzieł współczesnych teologów, nauczania papieskiego, jak i zwykłego nauczania na kazaniach w kościołach parafialnych. Tego aspektu jakby nie ma, jakby został wycięty. A co bez niego pozostanie? No pozostaje właśnie takie mówienie o tym, że tutaj miłość braterska, troska o ekologię, mniej lub bardziej właśnie takie ogólnie pojęte podążanie za Panem Jezusem, naśladowanie może jakichś Jego cnót, to są ogólniki. I te ogólniki zwykle słyszymy dzisiaj na kazaniach, te ogólniki czytamy dzisiaj w encyklikach papieskich, te ogólniki czytamy dzisiaj w pracach teologów. Nie ma kluczowego, fundamentalnego elementu i w ten sposób są kształceni kapłani i biskupi. Dlatego taki człowiek, który no, jest wykształcony w ten sposób, że no, Ewangelia no, to jest taki piękny przekaz właśnie o miłości braterskiej i o równości wszystkich ludzi ewentualnie i o tym, żeby właśnie tak żyć dobrze. Ludzie, którzy są, no, oczywiście to jest drastyczne uproszczenie, ale bez nadprzyrodzonego elementu, bez tego aspektu, tego wszczepienia w Chrystusa, które jest nadprzyrodzone i które jest jedynym środkiem do zbawienia. Bez tego Ewangelia sprowadza się właśnie do czegoś takiego. A jeśli Ewangelia byłaby czymś takim, to nie jest wystarczającym powodem, żeby naprawdę człowieka przepełnić, żeby naprawdę człowieka do działania popchnąć, żeby naprawdę jego życie, jego rozum przepełnić, jego wolę popchnąć do działania. Wtedy to są takie, no, takie ogólniki i mrzonki. I takie ogólniki i mrzonki słyszymy, takie ogólniki i mrzonki słyszą kapłani w seminariach, znaczy seminarzyści w seminariach, takie ogólniki i mrzonki słyszeli również
w dużej mierze biskupi, którzy dzisiaj władzę w Kościele sprawują. Tutaj jakby konkretnie może być przyczyn jeszcze wiele więcej i możemy mieć do czynienia z różnymi innymi problemami, natomiast uważam, że to jest ten kluczowy, fundamentalny problem, który dotyczy większej części obecnie duchowieństwa w Polsce i w ogóle w Kościele powszechnym. A więc brak fundamentalnego, kluczowego elementu teologii katolickiej, nadprzyrodzoności naszego powołania, a co z tego wynika również nadprzyrodzoności środków, które otrzymaliśmy. Duchowieństwo nie jest wykształcone odpowiednio, przez to też nie potrafi odpowiednio żyć i odpowiednio nauczać. Nie potrafi przekazywać tej nauki, bo też sami tej nauki nie zrozumieli. To znaczy nie zrozumieli w tym sensie, że nie została ona im przekazana w tej pełnej formie, a bez tej pełnej formy nie jest ona wystarczającym motorem do napędzenia całej tej machiny, można powiedzieć, tej nauki, która przepełnia całe życie, która sprawia, że człowiek staje się apostołem, która sprawia, że człowiek staje się drugim Chrystusem. Alter Christus, to jest stwierdzenie padające w trakcie ceremonii święceń kapłańskich. Myślę, że to jest ten kluczowy element, który jest powodem, który sprawia, że duchowieństwo dzisiaj nie zajmuje się tym, co najważniejsze, bo nie wiedzą, co jest najważniejsze, bo ta ocenzurowana wersja Ewangelii, którą znają, nie jest wystarczająco przekonywująca, nie jest wystarczająco pełna, żeby naprawdę uczynić ją główną treścią naszego życia. Ta ocenzurowana wersja jest takim tłem i właśnie w praktyce pełni funkcję takiego tła dla takiej tam działalności. Jeden tam robi interesy, drugi tam zajmuje się młodzieżą, trzeci tam robi coś jeszcze. No i to w tle jest właśnie nauczanie Pana Jezusa. Tak to moim zdaniem w praktyce dzisiaj wygląda. I zauważa to gdzieś tam ojciec Szóstak, ale moim zdaniem tak bardzo powierzchownie. Widzi, że mało jest tego nauczania, ale nie... Powodem, znaczy, to jest jakby dużo, dużo, dużo głębsze. Brakuje nauczania, bo oni sami, bo duchowieństwo dzisiaj nie jest przesiąknięte tą Ewangelią, nie żyje tą Ewangelią i nie tylko dlatego, że bo nie wiem, nie ma seminaria, nie pracują tak, jak powinny do końca i coś tam jest nie tak, tylko same seminaria nie przekazują co do zasady. W teologii Kościoła nie ma tego kluczowego elementu. Został on wycięty, czy w sposób znaczny, ocenzurowany, tego elementu nadprzyrodzoności naszej wiary. Bez niego to wszystko się rozmywa. Ojciec Szóstak chwali w swojej wypowiedzi arcybiskupa Rysia, który głosi codziennie kazania. Co ja myślę o nauczaniu arcybiskupa Rysia? Mówiłem o tym w materiale Arcybiskup Ryś kontra prawdy wiary. Zachęcam do zapoznania się z nim. Uważam, że to dobrze, że ktoś chce głosić codziennie kazania i właśnie komentować Ewangelię, natomiast obawiam się, że arcybiskup Ryś robi to w sposób niewłaściwy. Myślę, że mam podstawy, żeby tak twierdzić. Odsyłam do mojego materiału, także ja bym go na pewno za wzór tutaj nie postawił. Jeśli chodzi o taką pracę organizacyjną, to faktycznie jak najbardziej to ma sens, aby biskup mniej skupiał się na takich zupełnie konkretnych, praktycznych rozwiązaniach organizacyjnych, a bardziej się skupiał na tym, co najważniejsze, na nauczaniu i przekazywaniu łaski poprzez sakramenty święte. A więc faktycznie tego potrzebujemy, tego Kościół potrzebuje przede wszystkim. W tym sensie ojciec Szóstak dotknął tutaj głównego problemu. Tak, dlatego właśnie mamy problem w Kościele, że Kościół dzisiaj nie naucza i nie przekazuje łaski. Ale niestety nie jest to tylko tak przypadkiem, tylko jest to dlatego, że w teologii Kościoła kluczowe elementy zostały ocenzurowane i to wyrządziło dramatyczne szkody Kościołowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.